Witajcie, Biblia na każdy dzień. Dalej omawiamy Ewangelię według świętego Jana, rozdział 19. Cały czas jesteśmy w tym momencie, kiedy Pan Jezus stoi przed Piłatem. I w ostatnim odcinku mówiliśmy o tym, w wersecie 11 czytamy: Jezus odpowiedział mu: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie było to dane z góry. I dzisiaj czytamy kolejny fragment od wersetu 12. Odtąd Piłat starał się go wypuścić, lecz Żydzi krzyczeli słowami: jeśli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, kto czyni siebie królem, sprzeciwia się cesarowi. Wtedy Piłat, gdy usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na tronie sędziowskim, w miejscu zwanym Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata. A był to dzień przygotowania Paschy około 6 godziny. I powiedział do Żydów: oto wasz król. A oni krzyczeli: precz, precz, ukrzyżuj go. Powiedział im Piłat: czy mam ukrzyżować waszego króla? Arcykapłani odpowiedzieli: nie mamy króla, tylko cesarza. Wtedy im go wydał, aby został ukrzyżowany. Wzięli więc Jezusa i wyprowadzili. To są tak mocne słowa, że wypadałoby nic nie mówić. Wypadałoby czytać te słowa co jakiś czas, może raz w tygodniu, może codziennie, i po prostu milczeć. Zapadł wyrok na Syna Bożego, mimo że nic złego nie uczynił, mimo że tak wiele dobra czynił dla swojego narodu, zapadł wyrok. A ludzie, którym On okazał tyle dobra i miłości, krzyczeli: precz z Nim, ukrzyżuj Go. I dwie myśli. Pierwsza taka: my, chrześcijanie, nowozrodzeni, byliśmy takimi grzesznikami. I gdybyśmy wtedy stali na tym placu, nie wiadomo, czy nie krzyczelibyśmy tego samego. Ale Bóg zlitował się nad nami, dotknął naszych serc, obudził nas z martwych i darował nam swoje życie. Darował nam nowe życie, Jego życie, Boże życie. Nigdy nie powinniśmy, żyjąc tym nowym życiem, wywyższać się nad grzeszników. Powinniśmy zawsze pamiętać, jak ohydnymi przestępcami byliśmy i jesteśmy. Chrześcijanin z jednej strony to ktoś, kto nie trwa w grzechach, ale to także ktoś, kto cały czas grzeszy. Apostoł Jan w pierwszym liście o tym pisze wyraźnie. Ale ten grzech powoduje w nas ból, niechęć, nienawidzimy grzechu. Druga myśl jest taka: możemy czynić dobrze innym. Nie powinniśmy się spodziewać, że przez to spotka nas coś dobrego. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, chrześcijanką, to chcesz naśladować Jezusa Chrystusa. Nie tylko w tych dobrych i wspaniałych momentach, ale także w tym momencie śmierci. Chcemy Go naśladować całkowicie. Chcemy naśladować Go totalnie. Czyli nie powinniśmy się spodziewać, że choćbyśmy najwspanialsze rzeczy robili dla ludzi wokół nas, nawet dla ludzi we wspólnocie, w której jesteś, w kościele, w jakiejś społeczności, nie powinniśmy się spodziewać, że oni będą dla nas dobrzy i mili. Powinniśmy się spodziewać, że może przyjść taki moment, że będą krzyczeć: precz z Nim. Oczywiście bardzo ważne jest to, abyśmy mieli to na uwadze tylko w momencie, kiedy żyjemy w prawdzie, czytamy Słowo Boże, modlimy się, chcemy iść za Chrystusem. Jeżeli ktoś z nas zacząłby grzeszyć, to nie ma w tym nic dziwnego, że Kościół powinien taką osobę napominać. Ale nie mówimy o takiej sytuacji. Przede wszystkim powinniśmy naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa w Jego bezgrzeszności.
Nie jesteśmy w stanie żyć bez grzechu, ale powinniśmy się ze wszystkich sił starać żyć bez grzechu. I to jest pierwsza, najważniejsza rzecz w naszym życiu. Bóg jest święty, Bóg nienawidzi grzechy, a w niektórych przykładach czytamy nawet, że Bóg nienawidzi grzesznika. Dlatego też, kiedy popełnimy grzech, powinniśmy paść na kolana i Boga za to przepraszać. Mówię, powinniśmy i nie wiem, co myślisz o tym. Ja wiele lat żyłem pod prawem, byśmy dzisiaj powiedzieli, czyli wiedziałem, że robię rzeczy złe, wiedziałem, że to są grzechy i nie powinienem ich robić, ale je bardzo lubiłem. Więc niby żałowałem, niby mówiłem, że będę się odwracał od nich, ale tak naprawdę nie chciałem tego. Ale Bóg okazuje miłosierdzie i widzę, że każdy nowonarodzony chrześcijanin to jest ktoś, w kogo Bóg wkłada swoją cząstkę i przez to taka osoba nienawidzi grzechów. Nie chce grzeszyć, bo nie chce obrażać swojego Pana, bo tak bardzo jest wdzięczny za swoje zbawienie, za uratowanie z tej śmierci grzechu, że nie chce zrobić w życiu cokolwiek, co by nie spodobało się jego Panu. A jak się o tym dowiedzieć? Przede wszystkim czytając Słowo Boże, przede wszystkim Nowy Testament. Do tego zachęcam. Zachęcam też do myślenia, do siadania, czytania tych fragmentów biblijnych z męki naszego Pana i rozmyślania nad nimi.